Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj czwartek, 25 kwietnia, to jest kolejny dzień wielkanocnego tygodnia oktawalnego, czy jak on tam się nazywa, a ja was serdecznie zapraszam na kolejne wstawaki. Jedziemy! Moi drodzy, moi kochani, w ten dzisiejszy poranek, w ten dzisiejszy czwartek, w ten dzisiejszy dzień zapraszam was na ciekawostkę zoologiczno-wodno-jedzeniowo-ciążowo jakąś tam i wam opowiem coś ciekawego o bardzo ciekawym zwierzęciu, a z tego potem wyciągniemy oczywiście prawdę duchową niezwykłą. Uwaga! Bierzemy dzisiaj na tapetę manaty. Nie wiem, czy wiecie, co to jest manat. Przeczytam wam definicję, jaką wyczytałem w pewnym artykule. Po prostu jakiś autor chyba nie za bardzo przepada za manatami. Mówi tak. Manat, czyli tępa morda z nozdrzami na pękatym łbie o połowę za małym, dlatego 3-metrowego zwierzęcia. Otóż moi drodzy, manat to jest takie coś jak foka, takie coś jak lew morski, co pływa w wodach. Oryginalnie jego takie miejsce, z którego on się wziął, to są w ogóle wybrzeża Florydy, tam jest tych manatów najwięcej, ale nie tylko, są też w innych miejscach na świecie. Ten manat to jest w ogóle ciekawe zwierzątko. To jest ssak, który się żywi tylko i wyłącznie roślinami. Zagarnia sobie te rośliny w ogóle płetwami. Ma takie dosyć ciekawe te płetwy, że ma takie nadgarstki i tak sobie po prostu zagarnia do gęby te rośliny. Można powiedzieć, że manat się zasadniczo wypasa w wodzie, bo on po prostu je trawę, je wodorosty i tak dalej, ale w wodzie, czyli się wypasa w wodzie. Niezbyt lubi, jak jest za zimno i jak trafia w jakieś takie zimniejsze rejony, gdzieś tam sobie popłynie, już nie jest tak ciepło, albo na dół popłynie i tam też jest trochę zimno, chyba tam poniżej, nie wiem, 15 stopni woda, to on się w ogóle potrafi przeziębić i w ogóle dużo manatów podobno ginie przez zapalenie płuc. W ogóle uważam dosyć śmieszne i ciekawe. Manaty, kochani, mają jedną bardzo ciekawą rzecz i ona w ogóle będzie dla nas ciekawostką i związana w ogóle z pewną duchową prawdą. Mianowicie, manaty, słuchajcie, są strasznie długo w ciąży. Manat potrafi być w ciąży od 385 do 400 dni. Czujecie w ogóle? Po prostu no kawał czasu, nie? No ponad rok, dużo, grubo ponad rok, nie? Po prostu bardzo długo w ciąży jest manat. I co się okazuje? Kochani, manat jest, manaty w sensie, są zwierzętami, są ssakami, które są bliskie wyginięciu. Są w tej chwili pod ochroną tam w Stanach Zjednoczonych, bo w ogóle dużo ich też ginie w taki sposób, że wpływają w rzeki Florydy i tam je ludzie zabijają przypadkiem w ogóle, bo tam płyną motorówką i je po prostu potrącają, nie? I w ogóle jakieś dzieją się straszne rzeczy, a jest ich niewiele. I ostatnie lata wszystkie tam agencje jakieś rządowe do spraw tych tam manatów, agencja rządowa do spraw manatów, robią jakieś takie programy, jak ocalać manaty. I udało się już tam ich dużo, że tak powiem, przywrócić, ale proces idzie bardzo powolnie z jednego prostego powodu. Właśnie z tego powodu, że manat jest strasznie długo w ciąży, czyli zanim się pojawią po prostu nowe, to mija bardzo dużo czasu. I z tego się, kochani, bierze, myślę, dosyć ciekawa ciekawostka w sensie duchowa. Że są takie rzeczy, które żeby się odnowiły, tak jak w tym wypadku gatunek manata, żeby się jakby odnowiły i przywróciły do normalnego funkcjonowania, do obfitego funkcjonowania, to potrzeba bardzo dużo czasu, bo długo to jest w ciąży. W czym rzecz? Znowu chciałbym ciągnąć temat rozczarowań wielkanocnych. Czyli możliwe, że ktoś z was właśnie widzi, że dokonuje się w nim jakieś dobro, ale bardzo powoli, albo w ogóle nie widzi, że się dokonuje. Kochani, może twoja dusza jest jak dusza manata. Czyli może twoja dusza potrzebuje dużo czasu, żeby się na nowo urodzić. Kochani, nie zawsze jest tak, że w jedną sekundę, w jednym momencie Pan Jezus wszystko odrodzi na nowo. Mało tego, nawet jak to się komuś zdarzy, to potem i tak jest długi czas dojrzewania i dorastania. Kochani, mówiłem wam to już wiele razy, ale ja na przykład w swoim życiu miałem taki moment pewnego tąpnięcia. Nie? Wtedy, kiedy się nawróciłem, te kilka ładnych lat temu, 16 maja, kiedy się wszystko zaczęło jakby na nowo w moim życiu. Ale uwaga, to, że było to tąpnięcie, to nie znaczy, że potem nie było strasznie długiego procesu, mało tego, on trwa ciągle i będzie trwał pewnie do końca mojego życia, dorastania, dojrzewania, wychodzenia z różnych rzeczy, stawania się kimś lepszym, dobrym, świętym i tak dalej. I kochani, to jest bardzo ważna rzecz. Dusza ludzka jest bardzo często jak manat. Czyli potrzebuje 400 dni na to, żeby się w ogóle urodzić, a potem kolejnych lat, żeby stać się dojrzała i dorosła. Nie bądźcie tacy, ja muszę już, ja muszę szybko, a skoro nie mam i nie miałem w te święta, to wszystko było bez sensu. Dusza twoja jest jak manat, potrzebuje czasu, więc pozwól, żeby ta ciąża się donosiła do końca, potem żeby się urodziło i rozwijało. Daj Panu Jezusowi Zmartwychwstałemu trochę czasu.
Moi drodzy, to tyle w tym dzisiejszym kolejnym odcinku. Zapraszam oczywiście na odcinek jutrzejszy, piątkowy, no a jakże? Dlaczego miałbym Was nie zaprosić? Więc Was zapraszam, więc bądźcie jutro w piątek na kolejnych wstawakach. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, że najlepszego świętowania wielkanocnego i do jutra. Z Bogiem, pa!